Twórcy gier niezależnych niejednokrotnie ukazują nam, że można zrobić coś więcej niż apokalipsa zombie, udział w II wojnie światowej czy ratowanie świata. Zatem The Floor is Jelly zrywa również z tą koncepcją, ponieważ przedstawia świat, w którym wszystko zbudowane jest z galaretki. Moi drodzy, Ian Snyder poszedł tutaj naprawdę w niesamowitą stronę. Produkcja wygląda świetnie, muzyka jest niesamowicie dopasowana i gra się niesamowicie przyjemnie. Zacznijmy zatem rozgrywkę. Ja jestem Kantal, a przed wami indie po polsku z gry The Floor is Jelly. Moim zadaniem jest podróżować sobie tym małym stworzonkiem do tych okien i dzięki temu, że będę się w nich znajdywać, gra przenosi mnie do kolejnych poziomów. Niestety, musicie wybaczyć twórcy jedną rzecz, ponieważ po prawej i lewej stronie widzimy takie czarne paski. Niestety, jest to wina tego, że produkcja powstała na silniku Flasha Action Script 3 i niestety takie czarne paski w produkcji w tym momencie będą. Miejmy nadzieję, że w przyszłości twórca stworzy wersję dostępną na Steam, a dodatkowo, że zmniejszy tutaj te czarne paski choćby trochę albo całkowicie je zniweluje. Byłoby to niesamowicie pomocne, ponieważ w tym momencie one tak bardzo skupiają wzrok, biorąc pod uwagę to, jakie kolory mamy oczywiście na danych poziomach. Ja widzicie, w tym momencie trochę po prostu spadam tym moim stworkiem, ale już jestem. Świetnie. W zasadzie, moi drodzy, ta produkcja będzie wam trochę przypominać Super Meat Boya, ale niech was to nie zmyli. Mimo tego, że tutaj skakamy, to w zasadzie te pułapki nie czekają na nas z jakąś niesamowitą grozą śmierci. Tutaj wszystko odbywa się w zasadzie tak polubownie. I o, widzieliście to? W tym momencie miałem jakiś bug. Niestety, czasem jeszcze się zdarzają jakieś błędy w produkcji, ale miejmy nadzieję, że oczywiście również twórca i z takimi wpadkami sobie poradzi. Ja, jak widzicie, to muszę unikać takich brązowo-fioletowo-czarnych przeszkód i w tym momencie kolejny raz udowodniłem, że w zasadzie mam pewnego rodzaju zdolności manualne. Moi drodzy, tutaj muszę sobie podskoczyć do góry i przejdę pod spodem. O, świetnie, udało się. Tutaj ten poziom trochę mi przypomina scenkę w Super Meat Boyu w pierwszym rozdziale, ale myślę, że jak najbardziej inspiracje są w zasadzie w większości gier komputerowych na świecie. Pięknie, w tym momencie, moi drodzy, mamy tutaj taką budkę telefoniczną, która będzie mnie przenosić do zupełnie innej lokacji. Zobaczcie, mamy tutaj lokację, w której są takie dziwne dźwięki. W zasadzie wydaje mi się, że ona tutaj jest albo pod wodą, albo coś w ten deseń. Naprawdę twórca tutaj serwuje nam różnego rodzaju światy i ta produkcja jest niesamowicie różnorodna. A mimo tego, że ja tylko tutaj biegam, skakam i odbijam się od tej galaretki, naprawdę wciąga mnie to kosmicznie. Wyskakuj, mój mały stworku. Pięknie. Jeszcze tylko tutaj trochę do góry. I mam nadzieję, że gdzieś tutaj znajduje się, oczywiście znajdują się okna i ja mogę sobie skakać dalej. Moi drodzy, mimo tego, że tutaj ta produkcja jest taka niesamowicie przyjemna, to niestety będę musiał was zmartwić, ponieważ w tym momencie niestety mamy trochę wysoką cenę tej produkcji. Zatem jest to około 9 dolarów. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas będzie ona na jakiejś wyprzedaży albo dostępna w jakiejś paczce razem z innymi produkcjami. No, ponieważ przyznajmy szczerze, za produkcję flashową 9 dolarów to jest bardzo duża kwota, biorąc pod uwagę to oczywiście, jakie mamy zarobki w naszym kraju. Ja sobie tutaj jeszcze muszę trochę poskakać i zobaczcie, moi drodzy, będę miał kolejną zmianę lokacji. Zatem zobaczycie sobie tutaj jeszcze nockę. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Naprawdę tutaj produkcja stoi na najwyższym poziomie artystycznym. I tutaj zbieramy taką wstęgę, która będzie za moim bohaterem podróżować. Jest to w zasadzie coś na kształt save pointa,
ale w tym momencie ta wstęga również odblokowywuje mi przejście. Zatem pokażę wam jeszcze, jak tutaj będę mógł sobie odblokować tą drugą wstęgą tamto koło. I oczywiście jak najbardziej będę mógł dzięki temu przejść sobie do kolejnej lokacji. Świetnie, moi drodzy, ja teraz wszedłem w to kółeczko i tutaj będę miał kolejne. Cofnę sobie w tamtą stronę i zobaczcie. Za każdym razem teraz moim zadaniem jest dostać te wstęgi, które będą wypełniać takie koła i oczywiście dzięki temu będę miał tutaj progres. Moi drodzy, serdecznie wam polecam tą produkcję, jest ona niesamowicie wciągająca, kolorowa i naprawdę będziecie się przy niej świetnie bawić. Być może w tym momencie cena was niestety odstraszy, ale miejmy nadzieję, że już niedługo będzie można ją nabyć za chociażby połowę ceny. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć!